Szanowni Państwo, w tych fantastycznych okolicznościach przyrody, przy zachodzącym słońcu, odbywamy kolejne spotkanie z cyklu Kto Cię Musi Spotkać? Są to rozmowy dla festiwalu Fama. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Szymonem Żurawskim, Szymon Mówi, oraz ze Sfiernalisem. Jesteśmy w forcie Luneta Warszawska. Ja nazywam się Mateusz Marek i za moment ta rozmowa. Także cieszę się, że tu jesteście, fajnie, że się widzimy i za momencik zaczynamy. Dobra, no to cześć chłopaki, cieszę się, że was widzę. Cześć. Wyglądacie bardzo, bardzo atrakcyjnie i intrygująco. Dobraliście się, innymi słowy. Nie umawialiśmy się. Intuicja. Rozumiem. Jest to może właśnie trochę niejasne dla przeciętnego widza, ale tak może jakbyście sami mieli odpowiedź na to pytanie, dlaczego wy w ogóle jesteście razem na tym spotkaniu? Co was łączy? Czego zacząć? Nie widzieliśmy się długo, bardzo. W ogóle od miesiąca próbowałem się spotkać z Szymonem, ale olewał mnie. Już mam lepszy znajomy. No, wziął teraz tylko Dawid i Błażej. Aha, ale zaczęliście od pretensji i wyrzutów takich już bliskich, ale nie mówicie, co was łączy, a widzę, że łączy was dużo, bo stać was na takie osobiste, bezpośrednie przytyki. No, my się znamy już właśnie dzisiaj mi wyskoczyło powiadomienie, wspomnienie, że dokładnie 7 lat, 100 dnia byliśmy w Luksemburgu grać na ulicy i to jest najpiękniejszy dzień w moim życiu, bo wydaliśmy wszystkie pieniądze, jakie zarobiliśmy w sieci Quick. To jest taki francuski McDonald's. I właśnie dokładnie 7 lat temu mieliśmy taki stos burgerów i frytek i szejków i wszystkiego. I to było 7 lat temu, a mam wrażenie, że już wtedy się długo znaliśmy. No bo już wtedy długo się znaliśmy. Więc znamy się... Ojej, ja pamiętam w ogóle ostatnio przypomniał mi się, że jak cię poznałem, to po chyba miesiącu wywołałem sobie kliszę w aparacie, którą wstrykałem z pół roku wcześniej. I na tej kliszy miałem zdjęcie Szymona, jak gra na Starym Rynku, ale ja go nie znałem. Tylko słyszałem, że jakaś dziewczyna gra na gitarze i śpiewa i poszedłem zrobić zdjęcie. Poszedłem dalej i po pół roku wywołałem. Okazało się, że już znam Szymona od miesiąca. I to było z jakieś 10 lat temu. Na pewno w 2010 się przeprowadziłem do Poznania, więc to musiało być tak, że to musiał być początek 2011, więc wychodziło właśnie tak 9, prawie 10. Aha, bo myślałem, że jak wywoływałeś kliszę z aparatu, to że to był tam 1894 rok i po raz pierwszy byłeś na rynku, pierwsze zdjęcia, celuloza i jakieś tam inne historie. Ale wy jakby jesteście znani waszym sympatykom, którzy nas oglądają licznie, mam nadzieję, do czego zapraszam i nakłaniam. Jako po prostu wykonawcy, twórcy w zupełnie osobnych projektach, ale wy coś też razem uprawialiście jakiś rodzaj twórczości? Czy to jest tylko tak, że się nawzajem słuchaliście na tych rynkach? Najpierw takie trochę współzawodnictwo, wspieranie się, a potem dalej, to jest, tak chyba jest, ale też w międzyczasie było tak, że ja zapraszałem Pawła do swoich rzeczy, bo i do zespołu na żywo, jak graliśmy, jak nagrywaliśmy tam negatywkę i nie miałem refrenu, to też to tam razem to wymyślaliśmy, pamiętam co, można sprawdzić w Zajksie, bo jest Paweł zgłoszony jako, nie na 50%, no bo nie jestem frajerem, ale no tam jakiś procent coś tam spływa. Podejrzewam, że to tak jest jeden z większych wpływów Pawła w Zajksie. W zasadzie jeden. No jak kiedyś ktoś się przez przypadek wpisał. Tak, kiedyś przez przypadek pana Sewicz mi wypisał. I też, no a teraz na nowej płycie Pawła ja jestem jako featuring. To chce się wybić na featuring ze Szymonem. Teraz jest, dwa lata temu nagrywałem, pamiętam, ten utwór, dzień przed Sylwestrem to było, dwa lata temu, czy trzy już. No i teraz nagle Paweł wyciągnął to z szafy, no bo ja będę wydawał swoją płytę, no to może coś się zacznie, to warto mieć
Po prostu musiałem czekać, znaczy 2 lata temu, tak, faktycznie 2 lata temu w sierpniu był Sylwester, bo to był dzień przed końcem roku. I musiałem czekać prawie 3 lata, aż Szymon przestanie, znaczy nie przestał gadać, ale też coś zrobi. Myślę, że jak na osobę, która ma 2 piosenki w internecie, to radzę sobie całkiem nieźle. Więc mam nadzieję, że wydając tę płytę, głównie po to, żeby Szymon w końcu mógł powiedzieć, że coś jego zostało wydane i można to kupić w sklepie, zmonetyzuje wszystkie chęci wydania pieniędzy przez fanów Szymona na moją płytę. To prawda. Powiem szczerze, nie wiem, w którym momencie wam przerywać, bo za każdym razem jest to tak po prostu kusząco, nęcące, co będzie zaraz słowo po słowie, jakie nastąpi, ale jest to jednak po prostu prześmieszny festiwal po prostu fantasmagorii i wymysłów przeróżnych. Dlatego uściśliłbym jedną rzecz, goście, moi drodzy, bo ja na przykład, ja szczerze powiem, że was znam obu z właśnie, no z famy, bo tutaj z tej przyczyny się trochę widzimy. Ale czyli rozumiem, że wy się przed famą też znaliście. To nie jest tak, że się poznaliście na famie. Znaliśmy się kumple tak, już wcześniej. Już na famę jechaliśmy jako kilkuletni przyjaciele. Wróciliśmy z famy jako wrogowie, ale o tym kiedy nie tak. No, to jest... Kto kogo wciągnął na tą famę? Pierwszy był Szymon, czy pierwszy nie, był nie, razem, na bo to jeszcze były czasy, nie wiem jak jest teraz, ale były przesłuchania takie robione w różnych miastach. I pamiętam, że były te przesłuchania w Poznaniu i my chyba osobno byliśmy na tych przesłuchaniach. Byliśmy osobno i ty w ogóle okazało się, że jakoś tam z marszu cię wzięli, a mnie nie chcieli do końca, pamiętasz? Coś było tak. A potem się okazało, że ja... A to nie było tak, że ty tam byłeś jakoś totalnie... Mi się tak wydaje, ale nie, może nie się pamiętam, że my obaj byliśmy uber pijani. Jesteśmy u mnie w pracy, więc tutaj mogą się dać rzeczy. To jest żywy wywiad, to jest rozrywka, tak. Entertainment, wszystko tutaj, to ludzie kochają. Byliśmy na tych przesłuchaniach pod wpływem i chyba to był taki czas, że jak ja się upijałem, to byłem takim bon vivatem z gitarą, że tam... A Paweł, jak się wtedy upijał, to był mrok, smutek. Są takie nagrania w internecie, możecie poszukać. Występ martwego chłopczyka, albo pierwszy występ z piosenkami Pawła na żywo. Po jednej piosence się kończy tym, jak Paweł tam coś próbuje i jest. Nie, jest bez sensu. I schodzi ze sceny. Jest koniec koncertu. No i, wspaniałe... i wtedy były właśnie przesłuchania do famy. Ludzi. Tak, tak. Ja wszyscy zachwyceni, co za chłopiec. Paweł, pojechaliśmy na famę. Paweł pierwsze miejsce, Szymi i tam w ogóle nic. Debiutant roku. No jest, ja wiem, świat jest pełen niesprawiedliwości, rozumiem, to znam, a od razu, ponieważ właśnie to jest takie wybuchowe show, pełne zwrotów akcji, samego mięsa, różnych dziwnych, kontrowersyjnych historii, od razu lecę z takim pytaniem na poważnie, chłopaki, bo właśnie uprawiacie taki rodzaj piosenki, no nie banalnej, no jakiejś wymagającej, i teraz taka siekiera, nie, prosto między oczy, na ile to jest ważne dla was, żeby być szczerym w swoich piosenkach i czy to się w ogóle opłaca? Sfiernalist, bo widzę, że ty tam więcej dedukujesz i refleksji jest na twojej twarzy, a Szymon zabawia. Ja zaraz wytłumaczę ci pytanie, a odpowiem w międzyczasie. Za dużo przymiotników. Nie opłaca się na pewno, bo wystarczy wejść w kartę na czasie na YouTubie i kliknąć w muzyka. Więc to się totalnie nie opłaca, ale jak wiemy wszyscy, żeby robić muzykę, trzeba być obrzydliwie bogatym albo niepoważnym. No nam akurat zdarzyło się tak, że oboje urodziliśmy się obaj bardzo bogato, więc możemy sobie po prostu na taką fanaberię, jak robienie muzyki, robić, bo nie planujemy na tym zarabiać. Zresztą Mateusz, jak wszyscy dobrze wiemy, dobra muzyka obroni się sama. To prawda, czyli jesteś... No. Strasznie wiele, wiele bardzo goryczy przez ten śmiech się tutaj niesie. A czy ja w sumie nie narzekam, szczerze mówiąc, ja nie narzekam, jak na to, że... Że nie wydałeś jeszcze nic. Że nic nie zrobiłem, no to jakby
No nie mówię, że tam kupiłem sobie willę na Wilanowie za te pieniądze, ale teraz właśnie od przyszłego miesiąca decyduję, że koniec z pracą na po godzinę, tylko będę robił sztukę. Będę artystą. Ale no właśnie, ale będziesz robił tę sztukę tak, że właśnie 100% po swojemu i Szymon mówi, to właśnie musi być takie z głębi duszy, czy może tylko, jednak z drugiej strony ja też jestem sam sobie sprzedajny, więc mi nikt nie musi mówić, żebym się bardziej sprzedał. Z Pawłem jest większy problem, bo Paweł zawsze chce pod włos. Ale ja już wydałem pierwszą płytę, więc wiem jak to jest, więc teraz wydaję drugą i wszystko gra. Nie, a tak na serio... uważam, że trzeba troszkę myśleć o tym, czy ktoś to odbierze, też wiesz, nie traktując do końca nawet muzyki jako modelem biznesowym, ale marketingowo pomyśleć o tym, że chyba warto sobie zwizualizować grupę docelową, do której chce się dotrzeć i zastanowić się, czy ta grupa tobie wystarcza, czy nie. Mi wystarcza, oczywiście cały czas dążę do ekspansji, niczym starożytni Rzymianie. No, bardziej stylowo, ale nie mam jakiegoś chyba ogromnej frustracji. Kiedyś miałem na pewno, że może czemu oni słuchają innych. A po czasie jakby pogodziłem się z tym i zdałem sobie sprawę z tego, że może być tak, że mogę robić to tak, jak chcę. Mając gdzieś tam oczywiście na marginesie świadomość tego, że gdybym wygrał bardziej pod nóżkę, to by było lepiej, czy coś tam, jakieś takie zmiany, ale nie, już chyba... Znam też to. Ale z drugiej strony też, no, jakby trochę już parę lat temu wiedzieliśmy chyba, co trzeba zrobić, żeby odnieść komercyjny sukces, nawet z tymi skromnymi umiejętnościami, które mamy. Że trzeba iść do talent show, jakby telewizja kreuje rzeczywistość, a tego nie zrobiliśmy, a trzeba było to zrobić może. To w sensie, gdybyśmy chcieli rzeczywiście odnieść komercyjny sukces, no to trzeba było iść do telewizji. Ja też sobie tak ostatnio zdałem sprawę, że patrząc na te lata właśnie, gdzie mieszkaliśmy po jakichś zimnych miejscach, no to gdyby jakby ta sama nasza historia się działała powiedzmy 200 lat wcześniej, byś umarł na gruźlicę, nie? Bo byłoby już totalnie, nie? Ale no tak. Ja tak się zastanawiam, bo już rozmawiamy jakiś czas, a się w ogóle nie przedstawiliśmy, ludzie wiedzą w ogóle. Tak, bo wy możecie tego nie wiedzieć, ale ja to zapowiedziałem wcześniej pod waszą nieobecność. Jak wy się tam kręciliście, tak, wszyscy wiemy, ale jeśli ktoś włączył nas w tym momencie, możemy przypomnieć, że rozmawiamy z Szymonem Żurawskim, Szymon mówi, oraz ze Sfiernalisem. Tak, po kolei kłonili się zgodnie z zapowiedzianą właśnie nazwą. Ach, to nie było jakoś tak super telewizyjnie, profesjonalnie powiedziane, ale dobra chłopaki, bo to właśnie staram się, czy uzupełniać jeszcze, mam takie dyżurne pytanie, które zawsze zadaję tutaj rozmówcom i trochę teraz o to zahaczyliśmy, to może już je po prostu zużyjmy i niech ten wątek idzie dalej, bo pytanie jest proste i krótkie, po prostu gdzie waszym zdaniem należy zagrać, żeby się wybić? Jest takie pod włos trochę kontrowersyjne. Nie na Ofie, bo już grałem. Na Ofie? Nie, mówisz, że nie ma. To się może na main stage. Można przeredagować też to pytanie, gdzie dzisiaj można zagrać koncert? O, tak. Szczerze? Ja bym tutaj dalej się skłaniał w stronę tego, co powiedział Szymon o telewizji. Tak, no to jest najpewniejszy chyba koniec. No w sensie, no bo my się nie, możemy nie, śmiać, ale... Przepraszam, nie, bo ja teraz nie zastanawiam się, ja pamiętam... Przepraszam, bo to... Tak. Bo teraz się zgubiłem w waszych różnych ironiach, nie, naprawdę no serio, uważacie, no że... Znaczy wiemy, serio, że telewizja. Ty w swojej długoletniej karierze muzyczno-kabaretowo-estradowej brałeś udział, ale akurat jak wygraliście, to wtedy były reklamy i wyciszali ekran, a to chodzi o to właśnie, żeby grać, jak nie ma tych reklam i akurat jak ludzie oglądają, no jakby prosta sprawa, jak... najbardziej lajkowane zdjęcie przez długi czas u Pawła na social mediach, też na moich social mediach, bo też brałem udział w tej szopce, to było jak poszliśmy, Paweł poszedł jako Sfiernalis, do jakiej to do Dzień Dobry TVN i nie było basisty, więc ja poszedłem jako basista, udając, że tam gram na basie
To było najlepiej lajkowane zdjęcie ever. To było ładne i dobrze wyglądaliśmy. A drugi mój najbardziej lajkowany post był z Prima Aprilis, kiedy po prostu napisałem, następny album będzie wesoły. Tak, a też pamiętam, jak w 2011 roku brałem udział w Jakiej to Melodii, jako po prostu uczestnik. Muszę to znaleźć, bo nie mam tego nigdzie. No to w 2011, moment, tak? Tak, 2011, 25 marca. Chwilę przed rozpoczęciem, chwilę przed tym, jak się włączyły tam te, wiecie, czerwone lampki, no to ten pan Robert Janowski do mnie mówi, testujesz się? Ja mówię, czego ja się mam stresować, co to piosenki? No znam piosenki, bo wiem przecież. A, no bo to 10 milionów ludzi będzie oglądało nagle. 10 milionów, w sensie nie, że 200 tysięcy, w sensie my się jaramy jak, nie wiem, tam nasze piosenki mają po 100 tysięcy, to już jest wow, a tu masz 10 milionów w ciągu tam, wiesz, jednego odtworzenia i potem powiedzmy przy powtórce to się robi 10 milionów. Ale ja nie wiem, czy w ogóle gdyby teraz na przykład wyobraź sobie, że Marek właśnie założył kapelę, ma świetnego singla i pisze do nas, drogi Szymonie i Pawle, wiem, że jesteście omnibusami w marketingu muzycznym. Zdreszcie mi ten jeden sekret, gdzie powinienem wystąpić z moim zespołem, aby zrealizować mój cel i zostać docenionym w miarę sławnym muzykiem. Jest to pytanie nie tyle ode mnie, co od tysięcy naszych widzów w tej chwili, którzy są zainteresowani, by być jak ich idole, czyli Szymon Żurawski i Paweł Swiernalizm. Myślę, że to jest długa droga. W sensie jeden z elementów może być fama, ale jak życie pokazuje, zwycięstwo na famie nie gwarantuje sukcesu komercyjnego, gdzie zauważmy, że Paweł jednak jako zwycięzca famy odniósł jedną z najbardziej spektakularnych karier komercyjnych z wszystkich zwycięzców ostatnich lat. Siedzę dalej tutaj z tobą. Tak, właśnie. No, siedzimy na Grochowie, a nie w Saint-Tropez. Albo okej. Ale w Grochów piękny jest, widziałem. No właśnie, bo może do tej famy, czy jeszcze uzupełniamy coś? Nie. No w sensie tak... raczej nie ma takiego jednego chyba. Ale nie wiem, czy do ciebie też pisał taki koleś ostatnio, bo zauważyłem, że pisał do kilku naszych wspólnych znajomych i do mnie też między innymi. Może tam siema, mam zespół, tyryryry, może byśmy się spotkali na piwko, pogadać, co i jak. Na przykład nie znam człowieka, nie? Nigdy w życiu go nie widziałem. No słuchaj, a tą płytę jak nagrywacie, to ile wy tam płacicie za to i za to? Tak. Chłopie, w sensie... No normalnie szukał porady. No. Ja bym do famy dorzucił Spring Break jeszcze. O, no Spring Break, to tak, koniecznie. No, dorzuciłbyś co na famę? Spring Break. Gdzie trzeba zagrać, w sensie, że Spring Break to jest dobry moment na wejście. Tak. Jesteście mega, mega konkretnymi gośćmi, bo naprawdę wiele osób tak mówiło, że raczej że się nie da, że nie wiadomo, że nie umiem powiedzieć. To wszystko jakby nie ma złej odpowiedzi, bo ja to doskonale rozumiem, myślę, że widzowie też, ale w sumie takie dość konkretne, kurde, też... No dobra, to robimy takie dwie minuty, to trzeba. Musimy się namyślić. Tak. Znaczy, wrzucajmy też. Na pewno Spring Break na 100%. Nieważne jaka scena, najlepiej zadbać o to, żeby to była zamknięta scena, nie gdzieś tam w otwartej przestrzeni, ale jak zaczynasz, to cokolwiek. W sensie Spring Break super ważny, bo tam jest cała branża, która nie jest super rozległa w tym kraju, ale to jest tam powiedzmy te 150-200 osób, które rzeczywiście decydują o wszystkim i oni są wtedy w jednym miejscu naraz. Bo na przykład na OFA, czy na Woodstock, czy coś, już wszyscy bardziej jadą po zabawę niż tak. Znaczy na Spring Break trochę też, ale no Spring Break najważniejszy. Wszystkie festiwale, to Paweł jest bardziej specjalistą, takie z tych gatunków średnich. Jakieś songwriter festiwale. Średniej jakości. Nie, nie, że Woodstock, że nagłośnione. Nie, że 200 tysięcy ludzi, tylko że jest kameralny na przykład na 500 osób. Ja bym dał na przykład na pewno jakąś albo radiostację, która robi live sesję, nie będę rzucał nazwami, bo nie chcę robić reklamy, albo jakieś takie profile facebookowe live sesjowe,
z których można sobie zrobić ładną pamiątkę, live sesję, wrzucić to do internetu, na zasadzie patrzcie, to my tak gramy na żywo, nie? I to jest ekstra na początku. Ja pamiętam, jak graliśmy przed Marek, przed Mati, przed twoim zespołem Kuźnia, graliśmy w Krakowie i taki chłopak, Kogut, nam to nagrał wszystko. No i sobie podmontował to pod jedną z naszych piosenek, tak po prostu taki live, no bo scena była fajna, były światło, było wszystko. I jakby masz od razu obrazek, patrzcie, my gramy na żywo, nie? W sensie no. To nie jest tak, że tam studio wszystko potrafią zrobić, tylko na żywo, patrzcie, też jest kilka osób i tam robimy. I rzeczywiście wiem, że potem parę propozycji jakichś koncertowych, które były, to były właśnie przez to, że ktoś zobaczył, że to nie jest jeden chłop z gitarą, że se gra, tylko że jest cały zespół. A też, co jest ciekawe, to się ogląda aktualnie na moim YouTubie lepiej niż Elf. To jest ciekawe, bo ta piosenka nigdzie nie była. Będę wracać. Wracając do takiego jakby no, meritum spotkania, bo nie tylko rozrywka, nie tylko merytoryczne różne uwagi i wskazówki, to ten cykl się nazywa Kto Cię Musi Spotkać i troszkę też jakby chcemy się skupić na tym właśnie, kogo wy spotkaliście, kto was spotkał w życiu. No i właśnie, czy jest taka osoba, osoby może wam przychodzą na myśl, które po spotkaniu których pojawił się jakiś przełom, coś takiego się stało wyjątkowego, otwarły się jakieś drzwi. No, pytam tak ogólnie życiowo, a też może trochę w kontekście, może też w kontekście famy, może na famie się ktoś taki przydarzył, że wam się. No, mogę też tak, bo ja w ogóle sobie ostatnio zdałem sprawę, że większość moich znajomych, jakich mam teraz, takich bliższych znajomych, no to właśnie są osoby z famy, nie? W sensie, jak się przeprowadziłem do Warszawy, no to takie osoby, z którymi się bujam po prostu na co dzień, to są albo osoby, które poznałem na FAMie, albo osoby, które, jak Jacek na przykład, który grał z Pawłem, którego bardziej poznałem na FAMie, w sensie, że go znałem wcześniej, ale FAMa przez to, że tam trwa ileś dni i to jest intensywny czas, no to lepiej kogoś poznajesz, to jest takie trochę jak znajomości z wojska. Wiesz, że ten? No, w sumie oflak. No, i no, Magda Sobol na przykład, którą poznałem na FAMie, to też się mocno ostatnio bawiamy, bo jakoś tak się dogadujemy mocno i tam jej zespół też, Seba, Maciej. No przez jakiś czas też z wami przecież mieliśmy takie mocne jakieś przyjaciele. Ogólnie jest tak, że się jak idzie gdzieś do miasta jakiegoś innego niż swoje, a moje miasta, no to jest powiedzmy tam Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, no to się lgnie do tych ludzi z FAMy, którzy akurat mieszkają w tym miejscu, nie? Że na przykład jak mówię Wrocław, no to myślę Monika Stoczyk, nie? Jak tam myślę Gdańsk, no to ode. Jakby tak to trochę działa, nie? Że są dziesiątki takich ludzi, tak samo Wrocław, Transistuan i cały zespół. No pełno jest tych osób. Nawet jak teraz też jest, nie wiem, czy o tym już było mówione, ale gro osób, które przewinęło się przez FAMę, teraz robi kariery jako sidemen i sidemenki topowych gwiazd, nie bójmy się tego słowa, w tym kraju, jak na przykład Magda Laskowska. No i też to są takie znajomości, że gdybym nie znał Magdy z FAMy, to nigdy w życiu bym nie zadzwonił do niej, że ej, dograj mi się do utworu, proszę. Bo bym wiedział, że no gdzie Szymek, no bez przesady, nie? A przez to, że się znamy z FAMy, no to mam takie coś, że no pewnie mi pomoże, nie? Bo to takie trochę jest właśnie koleżeństwo. Też ostatnio miałem sytuację, że bardzo kiepścił mi się głos, a miałem bardzo ważne nagrania rano. No i musiałem się postawić szybko na nogi, więc zadzwoniłem do Pawła Izdebskiego, który jest znanym, szanowanym specjalistą od stawiania głosu na nogi, bo też się tym interesuje, to jest jego pasja. Wydał na to pewnie, na tą wiedzę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, pewnie my nie wydaliśmy w życiu na nic. I mnie postawił na nogi, nie? W sensie przyjechał tutaj z jakimś taką maszyną do, wiecie, jakiegoś dymu. Tam powiedział, dzisiaj to zrób, taką dymiarką, dzisiaj to zrób, potem jeszcze wieczorem przed snem, nic nie mógł przez 20 minut po tym i rano przed tym graniem sobie też to zrób.
nie rób żadnej próby, nic, nie odzywaj się, wejdź, zaśpiewaj, będzie ok. I miał rację. A zanim mi pomógł, no to było tak, że... Czy wiesz, też być może ludzie, którzy nie słyszeli nigdy twojej muzyki, nie wiedzą o tym, że u ciebie wystarczy tak samo zadziała dobrze balon z helem, ale to może kiedy indziej. U mnie na przykład bardzo takie dziwne osoby, które poznałem przez same. W sumie bardzo dużo wymienionych przez ciebie. Piotr Marzec jeszcze. Piotr Marzec, Łukasz Zbałusz. Właśnie chciałem powiedzieć. No, są legendy. Fama, ja pamiętam, jak pierwszy raz na Famę, jak zgłosiła mnie właśnie moja menedżerka Paulina i mówię, Losie, będę grał na jakiś studencki festiwal. Masakra. No w swetrach grali pewnie jakieś głupoty. Stare dobre małżeństwo. Ja pamiętam, że dojeżdżałem następnego dnia po Pawle. Paweł był pierwszego dnia, ja przyjeżdżałem z Zakopanego do Świnoujścia. Tak. Następnego dnia. Ile godzin to jest? Tam chyba 12 czy tam coś. I pamiętam, że dzwoniłem już chyba w pociągu czy coś. Byłem już tam wieczorem, po prostu wyjechałem i następnego dnia miałem być na miejscu. No i tam dzwonię do Pawła i Pauliny. No i jak tam jest na tej Pawle? Też miałem jechać na dwa dni. Jak tam jest? A Paweł? Ty no przestań, jakiś chłop stoi na scenie, śpiewa piosenkę z Gumisiu w ogóle. Wszyscy w ogóle się cieszą. Potem jakiś chłop wszedł z ukulele, z jakąś kobietą, grają jakieś głupoty w ogóle. Nic z tego nie rozumiem, nie? No to jest okropnie tu jest, Szymon. Będziesz wymiotował, jak tu przyjedziesz. Przyjechałem, zostałem dwa tygodnie w ogóle, miałem dwie koszule tylko. Ale to i też właśnie jechałem z takim nastawieniem okropnym, ale w miarę spędzania tam czasu ono się zmieniało do tego stopnia, że też miałem tam przyjechać tylko na kilka dni, a zostałem w zasadzie chyba prawie do końca i o 180 stopni mi się to zmieniło. Postrzeganie tego. Jeszcze rzuć jakieś nazwiska, bo ja tylko zmieniłem. Wiesz co, wymieniłbym na pewno te same osoby, które ty. Wiesz, jakichś tam z Zacharów i tego typu osoby. Mnóstwo. Ja też mam tak, że przez ostatnie tam 4 lata na przykład spotykam ludzi, których poznałem na Famie, nie pamiętając, jak się oni nazywają, bo straszną mam pamięć do nazwisk i do imion. Zresztą Kuba potwierdzi. Ale kojarzę te osoby i rozmawiam z nimi, nie wiem, i to jest... To też jest tak gwiazdą, więc jak tam ktoś z produkcji, to co będziesz sobie zaśmietał głowę imieniem? Nie, o, na przykład z produkcji Ania Małek, bardzo super. No też tutaj warto wspomnieć Alicja Sawicka, Alicja która Sawicka. Była dyrektorką przez wiele lat. Festiwal Dwa Brzegi, na którym też zresztą... Ja nie grałem. Aha, jako wygrana Famy zakontraktowała mnie z występem tam. Tak, ale na przykład z Alicją była ciekawa historia, bo ja po tym, jak byłem na pierwszej swojej Famie, zdecydowałem, że trzeba coś zrobić z tym, bo tam wszyscy mieli super, to jest zrób coś z tym i ten. No i wtedy padła, pamiętam, decyzja, przeprowadzamy się do Warszawy. Paweł, Paulina, nasza menadżerka, wtedy ja też, no to się przeprowadzamy. No tylko, że ani nie miałem pieniędzy, ani nie miałem gdzie w sumie tam mieszkać, ani gdzie pracować i wszystko. I pamiętam, że mieszkaliśmy w ogóle gdzieś super daleko od miejsca, gdzie ja miałem pracę. Że po prostu jak kończyłem pracę o 2 w nocy, to o 5 byłem w łóżku, nie? I Alicja wtedy właśnie jechała na Dwa Brzegi na 2 tygodnie, czy tam na 3. No i tam gdzieś się spotkaliśmy, mówię, jaka jest sytuacja, ona, no to masz tu klucze, karm kota, ja wyjeżdżam, jak ci będzie lepiej tutaj, no to tam, wiesz, sprzątaj po sobie i podlewaj kwiaty i ja wracam za 3 tygodnie. I to były takie 3 tygodnie, że ja mogłem się wyspać, nie? W sensie jakby się ogarnąć w tej Warszawie i zostałem na stałe, a na przykład Paweł sprajeżył i wrócił do Poznania, nie? Żeby się przeprowadzić powrotem miesiąc temu. Ale już wróciłem. Na potrzeby tego wywiadu przeprowadziłem się z powrotem do Warszawy. To prawda.
Fantastycznie, to jest bardzo, bardzo jestem wdzięczny i doceniam. I też strasznie mi się to podoba, naprawdę, że u was przejęcie głosu odbywa się zawsze przez jakiś niewybredny, po prostu sarkastyczny żart. Jakby nie, nie można normalnie. 20 lat prowadziliśmy program o polskiej lidze i to nawet widać po naszych słuchawkach. I taki mam już wyrobiony żart, że ja mówię na przykład jakieś lama, a Paweł mówi. Zwierzę. Lama Biuta. Lama Biuta był taki wspaniały serial komediowy o jej więcej niż jednym zwierzęciu. Tak, Lalamido też był taki program. Tak. Dobra, moi drodzy goście, Damianie i Jakubie, że się tak odbiło od waszego żartu. Smutek czy radość? To jest takie pytanie jeszcze otwarte. Smutek czy radość? Która z tych emocji wydaje się wam bardziej atrakcyjna do eksploatacji, jeśli chodzi o twórczość? To ja zacznę może. Udało mi się wyeksploatować smutek i zrobić z niego pierwszą płytę. Druga to jest coś pomiędzy tymi dwoma, więc przy trzeciej będę eksploatował radość i zobaczę, jak mi pójdzie. Szymon to chyba jest jeszcze cały czas na etapie radości. Cały czas. Tak. Ja jestem jak taki szczeniaczek, co radość. Mm-hmm. Chociaż też mam tam jakieś te smutki, ale ja mam to, że i to mówię już od paru lat, że jak coś jest na jednej emocji, w sensie jakaś piosenka, czy jakieś ogólnie dzieło kultury, jak jest tylko na jednej emocji, to nie jest przełamane niczym, to jest słabe. Nie? W sensie, jak masz smutną piosenkę śpiewaną przez małe dziecko, ktoś gra na wiolonczeli i ktoś gra na pianinku, grand piano, takie smutne akordy molowe, przyciemnione światło i z tyłu są wizualizacje jakichś palących się ludzi, no to... To znaczy, że jesteś na koncercie Kontena? No, rozumiem. Pomyślałem. Jakby nagromadzenie jednych środków wyrazu po prostu jednoznacznych, tak, jest przesyt po prostu. Tak, w sensie prosto... trzeba znaleźć jakiś tym... Kontrapunkt emocjonalny. Wiadomo, nie, ale nie wiem. Ja uważam, czasami że fajnie, że tak fajnie jest pójść i potaplać się w smutku przez nie wiem, czy przez całą płytę, czy przez nie, cały koncert. Nie, cała płyta to jest za długo. Ja tam lubię. Jak ktoś chce sprawdzić, to drama jeszcze do kupienia. No, a jak ktoś chciałby sprawdzić, to pierwsza płyta do Szymona jeszcze nie. Ale już niedługo, już niedługo. No, ale bo właśnie to jest ciekawe, że nawet nie zdawałem sobie aż tak bardzo sprawy z tego, że serio wy właśnie jesteście tak na dwóch różnych biegunach. Oczywiście nie tak całkiem wprost, że tam jak smutno, to te dzieci i wiolonczele, bo te wszystkie kontrapunkty macie połapane, ale właśnie jeszcze sfirnalizm tak, bo tutaj Szymon przejął inicjatywę. Ale mi się wydaje, że to jest bardzo proste wytłumaczenie, bo... bo Paweł jest suwał... Też jak się słuchasz płytę, no to tam słyszysz, że dzieciństwo nie opływało w karmelowe misie i mleko z tubki. A ja miałem takie dzieciństwo, może nie jak z bajki, ale w sensie nie było jakoś hajsu, nie wiadomo ile, ale jakby wszystko się zgadzało, nie? I zbyt gorzej. Ja miałem taki kokonik przytulania, aż w zasadzie się wyprowadziłem z domu w wieku 18 lat. Swiernanie, zgadzasz się z tym? Suwałki są naprawdę już naznaczające, piętnujące depresją na całe życie? Czy o co w tym chodzi? Faktycznie moje połączenie z Suwałkami jest bardzo złe wspomnienia mam z tym miastem, ale to przez dzieciństwo jakieś tam, już bez szczegółów po prostu. Ja zacząłem życie lubić tak naprawdę, nie wiem, kilka lat temu dopiero i może dlatego teraz przychodzę na tą jasną stronę mocy i z niej czerpię radość. U Szymona mam nadzieję będzie odwrotnie. Też mi się wydaje, że na przykład, znaczy to tak może za grubo polecę, ale gdyby do twojej płyty był dołączony film dokumentalny czy tam fabularny, jakby o czym to jest, w sensie, wiesz, jak wyszło Walk the Line, to nagle
piosenki Kesha znowu skoczyły do góry, bo wszyscy wiedzieli jakby o co mu chodzi, nie? Tak, tak. A jak dostajesz samą płytę bez kontekstu, no to wiadomo, że czasami jakby idzie się połapać o co chodzi, ale bardzo często umyka nam to, że jest taki przekaz medialny, który ci wszystko tłumaczy, nie? A jak nie masz odpowiednich narzędzi, zasięgów i środków, żeby to odbudować wszystko, to zostają ci suche piosenki, które mogą się wydać na przykład zbyt smutne czy coś. Nie? A może być tak, że ten smutek wynika z bardzo konkretnych rzeczy. No tak, i tak jest, ale też traktuję trochę tą muzykę jako, wiesz, może taką terapię i to ma też swój, bo jakby ja totalnie jestem bardzo wesołą osobą i radość. Dobra. Dużo we mnie radości i poczucia humoru. Słabego, bo słabego, ale jest. A to ten smutek wypływający z muzyki jest troszkę takim, wiesz, buforem, żeby nie oszaleć. Tak. Jest bez mnóstwo. 26-letni elegant nihilista. Jeszcze przez 6 lat w presie to przychodziło do różnych ludzi w związku ze skurczością pała. Nie, jest konsekwencja, jest grana piłka krótko, jest poczucie humoru, jest werwa, ja to wszystko widzę i rozumiem. Moi drodzy goście, Paweł Swiernalis, Szymon Żurawski, Szymon Mówi. To jest ostatnie pytanie, które wam zadaję. Bardzo się cieszę, że zechcieliście w ogóle się tutaj z nami spotkać. Nie wiem, nie wiem, która jest godzina, ale... Też nie wiem, bo nie mam zegarka. Ja mam, ale nie znam się. Słuchajcie... To takie też otwarte, trochę może wydumane, ale myślę, że sobie świetnie z tym poradzicie i sam jestem ciekaw waszej odpowiedzi. Najgorszy zwycięzca Pawła ostatnich 10 lat. Ja mam mocny typ. Oczywiście można uzupełnić swoją wypowiedź na to pytanie również o wasze zdanie na temat najgorszego zwycięzcy Famy. Ale chciałem was zapytać, to jest taki trochę pytanie na festiwal życzeń, marzeń, ciekawostek. Jakby czego waszym zdaniem brakuje na polskiej scenie muzycznej? Albo co wy byście chcieli po prostu jeszcze... zobaczyć, czego jeszcze nie było na polskiej scenie muzycznej, żebyście chętnie to zobaczyli. Na pewno płyty Szymona. Czego? Płyty Szymona. Przeboju Pawła. Na szczęście wszystkie te rzeczy może się zawrą w piosence Piękno, która będzie na płycie Pawła, gdzie razem śpiewamy. Zaprosił po latach na fita. Tak. To jest najbardziej chyba nieheteronormatywna piosenka, jaką słyszałem. Chyba w życiu. Dlaczego brakuje? Dobrych piosenek brakuje. No. W sensie jak... Nie, ja mam takie przemyślenie. A moim zdaniem szczerości. A, to też. No. Wydaje mi się, że artyści... Muzycy i muzyczki w Polsce boją się być szczerym. Oczywiście mówię tu głównie o muzyce i o tekstach, ale także o całej otoczce tego, że jest jakiś... Ścięło mi was w tym momencie i was w ogóle nie słyszę, więc jest pytanie, po czyjej stronie jest wina? Hej. Zajdziesz z telefonu? Raz, słyszysz? No, teraz was słyszę. Przerwało mi dosłownie w tym momencie, kiedy Swiernal się zaczął tutaj uzewnętrzniać, więc przepraszam, no dobra, ale chciałbym to jeszcze raz. Jeszcze raz to powiedzieć. Tak. Chodzi mi o szczerość, chodzi mi o bycie fair z samym sobą, może przez to trochę, że znam tych artystów i jako słuchacz, i też jako z drugiej tej strony. Bawidanek. Jako osoba, która jest wszędzie, a nikt jej nie chce. I wiem, co mówią, a co myślą. I mnie to strasznie boli. Trochę jestem takim ideowcem, który zawsze się śmieje, jak, nie wiem, jak wchodzę na backstage rock'n'rollowych kapel i widzę tam imprezę na poziomie imienin mojej cioci Basi, którą serdecznie pozdrawiam, a później idę na jakieś, nie wiem,
koncert Michała Kmieciaka i wchodzę potem na backstage i przez tydzień nie mogę zmyć z siebie brudu. Chodzi mi o to, że na tej polskiej scenie muzycznej wszyscy są tacy ostrożni i bezpieczni. Trochę na pewno przez to, że właśnie wszyscy starają się rachować w ten sposób, czy ten singiel będzie miał odpowiednią ilość wyświetleń, co na to algorytmy YouTube'a, czy w sumie jak to wrzucę na Instagrama, to mi to zbanują. No mi się to na przykład nie podoba i gdybym miał jakieś zarzuty w stosunku do polskiej sceny muzycznej, czego jej brakuje, to na pewno szczerość. Ja mam to, że trudno mi mówić o tym bez przeklinania, ale postaram się to zrobić, żeby nie przeklinać. Mnie wkurza coś takiego, ale często jak właśnie rozmawiam ze współmuzykami i muzyczkami, jak ludźmi, którzy robią rzeczy, to nie chodzi nawet tylko o muzykę, tylko ogólnie o jakby robienie sztuki, rzeczy, czegokolwiek, jak to nazwać, że takie bycie niepewnym tego, co robisz, bo ktoś cię oceni. Nie? W sensie nigdy się jeszcze taki nie urodził, który się podoba, jakby jego twórczość się podoba wszystkim. Nie? W sensie jak jesteśmy tutaj we trójkę, to nie moglibyśmy się pokłócić, że nie wiem. No. Ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, Pink Floyd to gówno. A pewnie Mati zaraz powie, co ty geniusze ten. Dla mnie widać, że to są geniusze, a Paweł zna może z cztery piosenki, bo to w ogóle nie lubi. W sensie, no jakby to nie jest jego jazz. No jakby, a wszyscy wychodzą z założenia, że jest jakiś magiczny sposób, że zrobisz coś i nagle wszyscy cię pokochają. No nie jest tak. W sensie, wiadomo, że jak zrobisz totalny paździerz, to będzie totalny paździerz, ale może będą te 4, 5, ileś tysięcy, milionów osób na świecie, które stwierdzą, że to jest super. No ale bądź, jakby ty to zrobiłeś, bądź tego pewien, czy pewna, w sensie ja uważam, że te piosenki, które ja zrobiłem, które można słuchać, są super. Tak, ja uważam. Może można je nagrać lepiej, cokolwiek, ale jakby na te środki, jakie miałem, na tą wiedzę, jaką miałem, jakie miałem kontakty wśród muzyków, to jest maks, jaki mogłem dać i to jest super. A bardzo dużo jest właśnie takiego no słuchaj tu, posłuchaj, ale w sumie to jest taki mój projekt, to nie jest zespół, jak ci się spodoba, to fajnie, ale w sumie, no wiesz, bo to takie jest jeszcze ten, w sensie robisz to, albo tego nie robisz, nie? W sensie to są twoje rzeczy, czy nie są, jakby... Super, brak asekuracji. Tak, bardzo, bardzo, bardzo się chętnie pod obiema tymi waszymi wypowiedziami podpisuję. No i co? No i po prostu w takim razie właśnie tego braku asekuracji, tej pewności, szaleństwa i szczerości życzę sobie wam i tysiącom naszych, setkom tysięcy, przepraszam, naszych odbiorców. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. I co? No widźmy się w różnych miejscach. No, mnie nie zaprosili na żadne wydarzenie związane z Famą, oprócz tego, więc... A ja zagrałem koncert, niedługo będzie. A nie. Zostałem postawiony w trudnej sytuacji. Ja jestem tutaj tylko gospodarzem tego wyjątkowego talk show. U mnie byliście na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o gości. Nie wyobrażam sobie tych spotkań bez was i nie wyobrażam sobie, żeby nasi widzowie teraz nie pokochali was i nie poszli na wasze koncerty, nie kupili waszych płyt. A teraz to właśnie oglądamy. Dokładnie tego życzę wam i wszystkim. Tak jest. Szymon Żurawski, Szymon mówi, Paweł Swiernalis. Dziękuję wam, chłopaki, i do zobaczenia w różnych miejscach i może też na Famie. Hej.